Znaczy ja na przykład handlowałem Pandorą z wami, że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio ja nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę. Ci wszystko wytłumaczę. Chcę zrozumieć, co ci mówię. W zarządzie jest kilka osób, zostaliśmy wtedy przegłosowani, a potem ja doszedłem do głosu. Dobry wieczór. Udało mi się przekonać moich współlasów, że jednak kamerzysta to nie jest dobra osoba. Chwila dobry wieczór. Zdaje się, że było jakieś pytanie do włodarzy, więc melduję się. Rozpara, tak, zadałem czy pytanie. Ja podałem taki argument, że przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład handlowałem Pandorą z wami, że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, czy wy to powiedzieliście? Daj się wypowiedzieć, Krzysztof. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie GOATS, przyjechałem Jarz z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. I czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio Ja nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przystaliście. No, z tym od razu to bym nie powiedział. Próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście to tego samego dnia, co było dla mnie szokiem, bo liczyłem, że rzucam wręcz zaporową. Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Natomiast to nie jest tak, że od razu... A spotkanie trwało godzinę lub dwie, więc... I rozmawialiśmy tam o innych kwestiach, chociażby Boxdel dzwonił wtedy. No dobrze, ale to nie jest tak, że zaakceptowaliśmy kwotę od razu taką, jaką podałeś. Rafał nigdy nie akceptuje. Kilkunastu minut, tak. Kilkudziesięciu Dobrze, minut. Mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Możliwe, że próbowaliście, tak, ja się nie zgodziłem na to. Co mogę więcej powiedzieć? Ja również nie mam nic do dodania. No to wyjaśniona ta kwestia. Znamy głos jednej i drugiej strony. Dziękujemy, Krzysztof Rozpara. Możemy wracać do Czyli już do wiemy, dyskusji. Że z tym kłamałeś? Nie. Krzysztof powiedział, że wprost, że nie handlowałem żadną Pandorą. No jak? Powiedział, że negocjowałeś. Że rzucił nie, kwotę że rzuciłem konkretną. Kwotę, że chłopaki ale powiedziałeś powiedzieli, o zasięgach, że masz większe zasięgi. Nie. No powiedział. Powiedziałem, że Rafał powiedział to jako pierwszy. Ja po prostu powiedziałem, że nie chcę teraz walczyć i tak dalej, a Rafał mi powiedział... Ale powiedziałeś, że masz większe zasięgi i rzuciłeś kwotę. Nie, ja rzuciłem kwotę. Rafał powiedział, że rozumie, że mam teraz większe zasięgi i że za ile bym się zgodził zawalczyć i ja wtedy podałem kwotę. No panowie, mam wrażenie, że ta sprawa nie były użyte Pandorą. Zasięgi i kwota. To wystarczy. No a posłuchaj, a co wpływa na garze zawodników według ciebie? No zasięgi. Zasięgi w internecie. Ta. Natomiast nie podawałem tego jako argument. Charyzma. Chłopaki to podali, a ja się zgodziłem. I podałem kwotę. Super. I naprawdę myślałem, że podaję kwotę zaporową wtedy. Bo Super. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą też możemy z Krzysztofem poruszyć. Że mimo tego, że oni się zgodzili na tą kwotę od razu, co mnie na tyle zaskoczyło, że... Kontrakt podpisałem dopiero kilka tygodni później, gdzie jest nawet data chyba podpisania kontraktu. Bo czekaj, tylko że jeszcze może coś nie. Mówi, że to nie było tak od razu, tylko jednak minęło Oni się zgodzili, czasu, ale okay. Ja się wahałem wciąż, bo to, nie wiedziałem, czy to jest do końca dobry może, kierunek. Może, że jeszcze podbijesz coś? Nie. Broń Boże, nie podbijałem super. Już nic. Panowie, I myślę, że chłopaki przyjdą super. I również mogą potwierdzić, że nic później nie starałem się super. Podbijać. No, czyli dla nawet, to zrobiłem. Nawet gdy poczułem, że próbowali jakoś mnie ograć tym telefonem żony Krzysztofa. Okej, okay. Panowie, zamykamy temat Super. Tego finansów przed ostatnią walką, bo mam wrażenie, że poznaliśmy głos jednej i drugiej strony i kto chce sobie wyciągnąć wnioski, to sobie Dobra, ale wyciągnie bym chciał na bazie, dlatego temat. Chciałbym wrócić właśnie tak. do no bo do...